Hello! W dzisiejszym filmie pogadajmy o tym, jak wrócić do nauki po przerwie. Postanowiono już, że do nauki się bierzemy, to posłuchaj, jak zrobić to najefektywniej. 5 porad, jedziemy! Pierwsze. Zanim się rzucisz na te notatki ze studiów sprzed 5 lat czy z odległego kursu sprzed lata, najpierw się zastanów, co najlepiej działało dla Ciebie, kiedy robiłeś największe, najszybsze postępy. Czy kiedy uczyłeś się rano, na świeży umysł, niezmęczony, czy raczej wieczorem, kiedy jest wreszcie ta cisza, spokój, nie ma tej porannej bieganiny. No już, dla każdego coś innego. Czy lepiej to było w szkole, kiedy była książka, kiedy był ten kurs taki poukładany? Dla kogo innego to będzie jednak nudne. Więc już nad tym się trzeba też zastanowić. Czy to była nauka samodzielna, czy jednak z jakimś ekspertem, z kimś, kto mnie poprowadzi? Może kurs, może to mi się najlepiej sprawdzało, czy samemu, samiutko sobie wyznaczać pory, wyznaczać cele, realizować je skutecznie. Inna też rzecz do wzięcia pod uwagę, czy lepiej uczysz się słuchając i mówiąc, czy czytając, czy potrzebna jest ta książka, potrzebne jest pisanie, z czego mi łatwiej. Na wszystkie tego typu pytania odpowiedz sobie w tym pierwszym punkcie, zanim zabierzesz się tak naprawdę z powrotem do nauki, żeby się nie zniechęcić. Drugie, zacznij od przyjemności. A jakże? Pozwól sobie na jakąś przyjemność, na jakąś frajdę, na coś, co cieszy. Jeden tylko warunek. Musi w tym być element językowy. Angielski, niemiecki, no to, do czego chcesz wrócić. Dla jednego to będzie ulubiony serial, chociaż trochę po angielsku. Ja nie mówię już cały odcinek bez napisów i w ogóle. Chociaż trochę po angielsku, po polsku, żeby się wciągnąć, żeby już z tym mieć jakąś, jakąś frajdę. Może wiadomości sobie po angielsku sprawdź, czy to na BBC, czy na CNN, czy Guardian, cokolwiek, może coś przeczytaj, może coś posłuchaj, może podcast, coś, co już pozwoli nam tak łagodnie wejść w tryb, no chyba najłagodniej z wszystkiego, puść sobie piosenkę. Może w tym czasie bez nauki, czy to był urlop, czy to była po prostu jakaś przerwa od nauki, może jakaś piosenka się przyplątała, może warto sprawdzić, wydrukować sobie tekst i sprawdzić, o czym ona jest. Spróbować ją po angielsku, czy po niemiecku pośpiewać i już mieć taki łagodny wślizg w tą naukę. To dwójka, czyli zaczynamy w sposób dla nas przyjemny. Trójka też taka mi się wydaje na luzie, jak wracamy po wakacjach, po urlopie, po jakimś odpoczynku do nauki, coś takiego jak mapa myśli, jak wypisanie sobie wszystkich słówek związanych z tym fajnym czasem. I teraz już zależnie od poziomu, może do tego obrazki, może zdania, może coś dalej, może jakąś historyjkę by z tym napisać. Przywołać sobie słówka, może więcej, może zdania o tym, kiedyśmy się nie uczyli. Aha, i spróbować jakoś to ogarnąć i od tego wyruszyć w taki przyjemny sposób. Zobacz, tam mogą być zdjęcia z wakacji. To tak naprawdę takie ćwiczenie, które pozwoli nam, choćby biorąc zdjęcie, wypisać wszystko, co chciałabym komuś o tym zdjęciu opowiedzieć. Sprawdzić słówka, których nie znam, sobie je wypisać do zapamiętania. Może zdania z nimi ułożyć. Może spróbować, czy to w takiej, czy w śmakiej, czy w jakiej strukturze, by to dobrze brzmiało. No i trochę poudawać. Spróbować opowiedzieć o tym, coś przywołać, jakąś anegdotę, jakieś wydarzenie z wakacji, nawet samemu sobie w głowie. Nie ma się co bać. Czy to pod prysznicem, czy w samochodzie, a gadać do siebie w tym obcym języku, tak o wakacjach, jako dobry początek. Czwórka, mój czwarty pomysł na to, jak fajnie wrócić do nauki po przerwie, to zrobić sobie plan. Ale uwaga, nie taki plan, bo takich planów, co to sobie będziemy te cele odhaczać, to już to chyba wszyscy znamy, widzieli, już myślę, że to też próbowaliśmy. Trochę inne spojrzenie na ten plan. Zrób sobie plan rzeczy, które chcesz zrobić. To mogą być, jakie to mogą być dziwne rzeczy. To może być wejść sobie o wschodzie słońca na Babią Górę. Modne ostatnio widziałam na fejsie. Albo drożdżówki sobie upiec ze śliwkami. No co tam w duszy gra? Zrobić sobie taką langę listę, długą listę sobie zrobić, im dłuższą, to wyższą. Ale
Znowu ta lista ma być w języku obcym. Wszystko, co chcę zrobić, co mi się marzy, to mogą być zupełnie szalone rzeczy, ale dobra, już wypisuję je w języku obcym. No i znowu, zależnie od poziomu, bardziej lub mniejsze głowo. To może być wypunktowane, to może być jakaś do tego więcej historia, jakieś szczegóły, kiedy, gdzie, z kim, dlaczego. Zobaczcie, ile to już daje możliwości. No, jak czegoś nie wiem, to sobie szukam, ale już od tego wyruszam. I znowu, albo gadam i się nagram, a przecież własną komórką się nagram i posłucham, czy to tak brzmi, jak ja chcę, żeby to brzmiało. Jak nie, no to poszperać, może coś się uda wynaleźć i jeszcze raz spróbować się nagrać. Może komuś to opowiedzieć, napisać to. Możliwości, jak się człowiek zastanowi i jak zechce, okazuje się całkiem długa lista. No, to taki plan, tak patrzą z innej strony postrzegany, ale taki plan, że w tym roku chcę zdać taki egzamin, w tym roku chcę po prostu się dogadać, nauczyć się zamawiać sobie espresso po angielsku, to też jest świetny pomysł, żeby sobie wyznaczyć cel, że jak mam pudełko fiszek, w którym jest 2000 albo 1000 słówek na instalingu na rok, no to też to motywuje rozbić sobie na te 5, 10, 20 dzień, tydzień, no jakieś wyznaczyć sobie takie małe cele i dziubać je po troszeczku, to też mega motywuje. Coś realnego, coś co da się zdobyć, coś co da się zmierzyć, coś żebym widziała, czy mi to czy mi tego ubywa, czy tego przybywa. No i może jakąś malutką nagrodę za zrealizowanie tych małych celi. No nie wiem, no w poradnikach radzą taką kąpiel z bąbielkami. Może jakieś ciafo, może wycieczkę, tą, o której tak marzę, że już tam się dogadam. To jak już się nauczę, to już pojadę. No tak rzucam. Piąty mój pomysł to chyba bardziej porada. Be patient. Sei geduldig. Czyli cierpliwości, no cierpliwości. Mówią po angielsku, że nie od razu Rzym zbudowano, my mówimy nie od razu Kraków. No i coś w tym jest. To nie przyjdzie z wtorku na środę. I będą dni, kiedy się nam nie będzie chciało. W te dni warto chociaż zrobić to minimum, które jest do odhaczenia, żeby małą rzeczką, żeby tego ubywało, albo żeby przybywało tych umiejętności, tych słówek, tego, co potrafię sobie załatwić. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby za tym wszystkim stało, że to, co robię, robię dla siebie. Nikt mi tego nie zabierze, tego, czego się nauczę. Cierpliwości, bo to, co robisz w przyszłości, zaowocuje czymś ekstra. A nie wiem, awansem, wycieczką, pewnością siebie. To naprawdę przełoży się na coś super dla mnie. No i z tej cierpliwości wynika też, wydaje mi się, taki nawyk, żeby to, co robię tylko dla siebie, było moim nawykiem. Czy to będzie podcast po angielsku, czy vlog, czy coś, co ja słucham, oglądam, może piszę, może sama się nagrywam. Żeby to weszło mi w krew, naukowcy mówią, że potrzeba 21, 30 razy coś powtórzyć, no to próbuj. Ile razy tobie będzie potrzeba przemóc się, żeby weszło to w krew, żeby stało się to przyjemnością. No to co? Wracając do nauki po przerwie, po pierwsze i zanim zaczniesz się katować, odpowiedz sobie na kilka pytań, jak to zrobić, żeby to sprawdziło się w Twoim przypadku, zastanawiając się nad tym, co już się sprawdzało. Zrób to w sposób bezbolesny, zaczynając od tego, co tam na wakacjach, czy od piosenki, czy od posłuchania, od wybrania czegoś fajnego. Od przełamania się, a spróbuj się nagrać, spróbuj posłuchać, jak sam czy sama brzmisz po angielsku, to już jest ogromny krok. Zastanów się, czy samemu, czy może jednak na kursie. Wszystkie takie drobne pytania, a potem powolutku do roboty. Niezależnie od tego, czy skorzystasz z tych moich pomysłów, czy nie, najważniejsze zapamiętaj jest robić to systematycznie. Robić po troszkę, ale konsekwentnie, najlepiej codziennie. Nie do zmordowania się godzinę, dwie, tak jak się to zakuwało do szkoły, prawda? Bo to podejście, że angielski czy niemiecki są przedmiotem w szkole, no to już wiemy, że się nie sprawdza, bo już chwilkę temu ze szkoły wyszliśmy, no i co się tam pamięta o tym pantofelku.
No to kończąc, planuj tak naukę, żeby się do niej nie zniechęcić, żeby zawsze było tego troszkę za mało, żeby to było choćby 5 minut, na przykład pykania słówek na instalingu, które dostałeś na kursie językowym, cokolwiek, żebyś miał ochotę do tego wracać i nie robił przerw. A jak przerwa się zdarzy, to wróć do tego wideo. Bye!